Teresa Radziewicz, laureatka nagrody w kategorii Człowiek, jest poetką, publicystką i instruktorką teatrów młodzieżowych. Jej twórczość poetycką doceniła już m.in. kapituła Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku. To kolejny laur, tym razem za całokształt działalności. Jest to naprawdę niezwykłe, że docenili Państwo dokonują codzienną pracę tak naprawdę. To, co jest dla mnie ważne, to miejsce, skąd, gdzie mieszkam, gdzie żyję. Jestem bardzo wzruszona, wdzięczna. Firma Plum, laureat w kategorii firma, to producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej. Specjalizuje się w tworzeniu urządzeń pomiarowych i sterujących, poprawiających bezpieczeństwo w budynkach zagrożonych wybuchem. Dla właściciela ta właśnie nagroda, pierścień podskarbiego Włoszka, ma szczególne znaczenie. Dlatego, że mówiąc brutalnie, jest dużo w tej chwili w Polsce nagród, które się kupuje. To znaczy przemysłowiec płaci i dostaje jakąś tam nagrodę. Natomiast to jest nagroda, którą dają ludzie, jak sądzę, szczerze z serca. Pierścień podskarbiego Włoszka to symbol odwołujący się do historii Juchnowca. Patron, zanim tu osiadł, był zarządcą skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta. Jest to postać, która się wpisuje w naszą historię. Była twórcą parafii juchnowieckiej, stąd też staraliśmy się, żeby zauważyć tą postać. A przy okazji wszystkich tych, którzy dziś przyczyniają się do rozwoju gminy Juchnowiec Kościelny. Laureatów kapituła wyłoniła spośród 5 nominowanych. To także firma KAN, zespół szkół w Juchnowcu Górnym i ludowy zespół sportowy Magnat Juchnowiec. Wybraliśmy osobę, uważam, najbardziej zasłużoną z tego szerokiego grona. Podobnie było z firmami. Mamy to szczęście, że w gminie Juchnowiec działają potężne firmy, znane nie tylko w województwie podlaskim. Nagrodę samorząd gminy Juchnowiec Kościelny przyznał po raz drugi. Ubiegłoroczni laureaci to Andrzej Zieniewicz, maratończyk z Kleosina i firma CHM z siedzibą w Lewickich. Iwona Zawadecka, Obiektyw.